Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei. Zaczynając od tego, że jak być może widzieliście, PKP Intercity dla uczczenia rocznicy śmierci papieża Polaka rozdawało podróżującym kremówki, co wywołało liczne reakcje zarówno wśród polityków, jak i internautów. Jednak zanim do nich przejdziemy, to chciałbym zauważyć, że cała ta sytuacja niesamowicie dobitnie obrazuje, co się stało z wizerunkiem papieża. To znaczy Jana Pawła II już nawet nie tyle, że rozmienili na drobne, tylko starli go na cukier puder. Papież Polak stał się całkowicie abstrakcyjnym symbolem, mitologicznym takim, kompletnie oderwanym od jakichkolwiek treści, jakie głosił, i funkcjonuje, mam wrażenie, w mentalności, no już chyba wyłącznie na zasadzie skojarzeń, no memów, no bo jakby tu uczcić jedną z najważniejszych postaci historycznych ostatniego stulecia? No wiadomo, słodycze z odpowiednim logo. No bo wiecie, to jest jak batoniki z wizerunkiem Avengersów. Jesteśmy na tym poziomie z papieżem w tym momencie. Ale tak samo jak batoniki z Avengersami, ludzie to kupią. Nawet jeżeli nie w sensie, że zapłacą pieniędzmi za to, to zapłacą za to swoją uwagą i swoim pozytywnym skojarzeniem, bo tak to po prostu działa. I to jest w umiejętny sposób zagospodarowywane przez politycznie przez obecne instytucje rządowe. No bo jakkolwiek być może jest to delikatnie żałosne, to podejrzewam, że to rozdawanie kremówek spełni swoje zadanie, tak? Czyli wywołanie pozytywnego uczucia związanego z papieżem oraz z tymi, którzy bronią jego wizerunku, prawda? No bo rozdają ludziom kremówki. No, nie zjedlibyście kremówki, gdyby ktoś wam dał? Ja bym zjadł, jeszcze bym się ucieszył. To nie jest jakaś szczególnie skomplikowana socjotechnika, że rozdawanie ludziom słodyczy wywoła u większości z nas pozytywne skojarzenie. Niestety cały ten temat pokazuje również, że wiele osób w opozycji po prostu nie potrafi podejmować tematów związanych z papieżem w jakikolwiek racjonalny sposób. Bo ja mam wrażenie, że ci ludzie naprawdę wpadli w taką kalkę, że jak PiS coś robi, to trzeba to zaatakować. I nie wiem, pani poseł Matysiak z Razem mówi, że rozdawanie kremówek to jest agitacja religijna. Pani poseł Jachira z kolei kupiła sobie kremówkę, żeby publicznie powiedzieć, że jej nie zje. Ja po prostu mam wrażenie, że wpadanie w takie święte oburzenie w reakcji na kremówki nie wygląda zbyt poważnie. Natomiast w inteligentny sposób jak najbardziej komentuje to z kolei Adrian Zandberg, który nie narzeka, że rozdają kremówki, bo to nie wygląda mądrze, tylko delikatnie sugeruje odbiorcom, że kremówki były niezbyt świeże, co naturalnie wywołuje negatywne skojarzenie, ośmiesza całą akcję i tak dalej. I to jest komunikat polityczny na poziomie. Zwróćcie uwagę nawet, że pan Zandberg nawet nie powiedział, że one były nieświeże, bo to mogłoby się dać zweryfikować, na przykład kiedy zostały wyprodukowane, tylko pisze on, że były niezbyt świeże, co może oznaczać tak naprawdę cokolwiek, ale negatywne skojarzenie zostaje wywołane. Szpila jest wbita. I ja mówię to z pełnym uznaniem, no bo to jest inteligentny sposób wypowiadania się polityka na mediach społecznościowych, co jest bardzo rzadkim przypadkiem w Polsce, więc kiedy to się dzieje, należy to docenić. Tak na szybko jeszcze w ogóle w temacie papieża. Wspomnijmy też, w nawiązaniu do tego, co się w ostatnich tygodniach dzieje, że kolejne tygodnie raz za razem ukazują kolejne rażące nierzetelności w tym materiale TVN-u, który wywołał taką burzę. Na przykład wychodzi na jaw, że dokumenty obciążające kardynała Sapiehę najprawdopodobniej zostały po prostu sfałszowane przez Służbę Bezpieczeństwa. W takim wypadku wypadałoby chyba zapytać, czy TVN wiedział, tak? Czy TVN wiedział, że wysnuwa oskarżenia i sugeruje widzom winę pewnych osób w oparciu o dokumenty, które z dużym prawdopodobieństwem zostały sfałszowane? Cała ta sytuacja, cały ten temat jest bardziej szczegółowo rozpisany w bonusowej części prasówki dla patronów. Link jak zawsze poniżej. A my lecimy już dalej do Francji, gdzie negocjacje ostatniej szansy. Tak nad sekwaną komentowana jest deklaracja premier Elisabeth Bochn, która po kolejnej fali strajków i demonstracji we Francji zapowiada rozmowy ze związkowcami. Chodzi o masowe protesty przeciwko reformie emerytalnej. We wtorek na ulice francuskich miast wyszły ponad 2 miliony osób. Doszło do starć z policją. 175 funkcjonariuszy zostało rannych, potwierdza szef MSW. Z 13 tysięcy policjantów i żandarmów, którzy we wtorek pełnili służbę. Premier Bochn zapowiada rozmowy z przedstawicielami największych centrali związkowych, które mają odbyć się na początku przyszłego tygodnia. Jak zwraca uwagę korespondent
RMF FM z Paryża, wielu komentatorów zastanawia się, czy można spodziewać się przełomu, czyli na przykład zawieszenia wprowadzenia w życie reformy, czy też rząd gra na czas i tylko udaje, że jest gotowy do ustępstw w oczekiwaniu na decyzję Rady Konstytucyjnej, która ma zapaść za 3 tygodnie. Przed uznaniem reformy emerytalnej za zgodną z konstytucją, prezydent Emmanuel Macron nie może jej wprowadzić w życie, a według obserwatorów szef państwa obawia się, że w ciągu tych 3 tygodni zamieszki mogą się zaostrzyć. Sondaże pokazują, że zdecydowana większość Francuzów sprzeciwia się ustawie emerytalnej, a także formie jej przyjęcia. Rząd skorzystał bowiem z artykułu któregoś tam konstytucji, który umożliwia mu pominięcie głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, czyli Izbie Niższej francuskiego parlamentu. Ten temat jest ciekawy. Tak, w ogóle zaznaczmy, że Francuzi właśnie protestują nie tylko dlatego, że wiek emerytalny jest podnoszony z 62 do 64 lat, ale również dlatego, że rząd próbował to zrobić z pominięciem tego głosowania w parlamencie. I z tego, co rozumiemy, no to jest technicznie rzecz biorąc legalne, ale w tak ważnej kwestii w pełni zrozumiałe jest oburzenie społeczeństwa, mam wrażenie. Natomiast, i tutaj już jest taka moja dywagacja, tak? Bo mnie jedna rzecz ciekawi w tym temacie odnośnie Polski. Bo po internecie latają takie memy w stylu uznania dla Francuzów, że oni to sobie nie pozwolą sobie podnieść wieku emerytalnego, a ci potulni Polacy to łykają takie rzeczy. A tu patrzcie, trzeba sobie nie pozwolić na podnoszenie tego wieku emerytalnego. Brawo, Francja. Ale przepraszam bardzo, jak to my mamy sobie nie pozwalać na podnoszenie wieku emerytalnego? Przecież żadna ilość protestów nie zmieni tego, że dzieci się nie rodzą. Ani we Francji, ani w Polsce tak naprawdę. Polacy nie chcą mieć dzieci. Nie ma i nie będzie zastępowalności pokoleniowej. Francuzi ten problem mają znacznie mniejszy, ale też go mają. I nawet jeśli Francuzi wymuszą cofnięcie tej reformy, to jest przecież tylko odkładanie tego w czasie. I rosnące koszty odłożenia tego w czasie. No bo przecież system, w którym kolejne pokolenia pracują na emerytury dla poprzednich pokoleń, a tych kolejnych pokoleń nie ma, znaczy są znacznie mniejsze, no to przecież nie może działać. No, przepraszam bardzo, co innego ma się wydarzyć niż podnoszenie wieku emerytalnego, żeby wszyscy pracowali dłużej? Ja nie mówię, że ja się cieszę z tego powodu, no ale u nas też to nastąpi wcześniej czy później, będzie jeszcze wyżej niż jest teraz. Znaczy wy, drodzy widzowie, w moim wieku albo młodsi, raczej nie przejdziecie na emeryturę w wieku lat 60 i 65, tylko później albo wcale. I nawet, wiecie, nawet przyjmowanie imigrantów, tak, którzy będą tu pracować na emerytów, tylko odkłada ten problem w czasie i ostatecznie obawiam się, że i tak musi do tego dojść, że ludzie będą musieli pracować dłużej, do starości późniejszej, no bo skoro nie ma dostatecznie dużo dzieci, które mogłyby tę pracę przejąć, no to co innego może się tutaj wydarzyć? I ja wiem, że to jest problem systemowy. To nie jest tak, że ty konkretnie, drogi widzu, nie chcesz mieć dzieci, tylko ogólnie Polacy kolektywnie od 30 lat nie chcą mieć dzieci. To w tym momencie to już nie jest kwestia indywidualna, tego się moim zdaniem po pierwsze już nie cofnie, no bo to są problemy w ogólnej mentalności. I w tym momencie dla samego systemu to jest już niemal nieistotne, czy ty konkretnie będziesz miała dzieci, czy też nie. Ale może być to jeszcze istotne dla twojego konkretnego życia, tak? W tym konkretnym systemie, który się wykopytnie prawdopodobnie. Tak sobie tylko dywaguję. Kolejno. World Athletics, czyli organizacja zrzeszająca narodowe związki lekkoatletyczne z 214 krajów, zakazuje startu zawodników transpłciowych w zawodach kobiet. Szef organizacji Sebastian Coe ogłosił, że sportowcy, którzy przeszli przez męski proces dojrzewania, będą mieli zakaz kolejnych startów w żeńskich zawodach po 31 marca. Dodatkowo ma zostać powołana komisja, która oszacuje, w jakich warunkach mogą startować transpłciowi atleci. W wyniku tych zmian dokonana również zostanie rewizja standardów dotyczących differences in sex development, a więc przepisy dotyczące startu sportowców, w których rozwój cech płciowych został zaburzony i stanowi miks obu płci. Takie przypadki też istnieją. Zaostrzone zostaną na przykład standardy dotyczące ilości testosteronu w krwi oraz wydłużony zostanie okres, w jakim sportowiec musi ten poziom utrzymać, by zostać dopuszczonym do zawodów. Decyzja wzbudza skrajne emocje. Wiele kobiet startujących w zawodach lekkoatletycznych aprobuje zmiany, gdyż start przeciwko sportowcom transpłciowym był dla nich jednoznaczny z przegraną. Natomiast środowiska transaktywistyczne mówią o dyskryminacji. Światowa Lekkoatletyka w reakcji na te oskarżenia ogłosiła, że będzie pracować nad nowymi przepisami i standardami dotyczącymi inkluzji tej grupy w zawodach sportowych. I wiecie, oczywiście można powiedzieć, że to jest news, który niemalże nikogo nie dotyczy, ale zauważmy pewną istotną rzecz. Czy pamiętacie, że jeszcze kilka lat temu, jak kilka lat temu, jeszcze nie tak dawno wyglądał dyskurs publiczny na ten temat w internecie? To znaczy, jeszcze niedawno zasugerowanie takich rzeczy, że osoby transpłciowe nie powinny startować w zawodach dla kobiet,
zamówienia takich rzeczy byłeś wyzywany od najgorszych. W niektórych kręgach dalej jesteś. Jeśli masz taką opinię, to jest sugerowane, że jesteś złym człowiekiem. Może niektórzy pamiętają, że za tym szły czasem skutki realne. Kilka lat temu była taka akcja, tak, że autor kanału Rationality Rules w Stanach Zjednoczonych został publicznie potępiony przez amerykańskie towarzystwo ateistyczne, które odcięło się od niego, bo powiedział właśnie to, że transpłciowi sportowcy nie powinni startować razem z kobietami. Bo najwidoczniej w Stanach Zjednoczonych bycie ateistą, do bycia ateistą musisz posiadać bardzo konkretne poglądy na temat transpłciowych sportowców, tak? Według tego stowarzyszenia najwidoczniej. I zażądano od niego, żeby przeprosił i zmienił swoje zdanie. I zrobił to. Albo pamiętacie, jak Richardowi Dawkinsowi odebrano tytuł Humanisty Roku sprzed 20 lat, bo ośmielił się nawet nie zanegować, ale poddać w wątpliwość, czy na pewno powinniśmy traktować osoby twierdzące, że identyfikują się jako kobieta, tak samo jak prawdziwe kobiety. Raptem kilka lat temu bardzo głośni ludzie autorytatywnie stwierdzali, że jedynym dozwolonym poglądem na ten temat jest bezwarunkowa akceptacja wszystkich żądań aktywistycznych na ten temat, a jeżeli tego nie robisz, to jesteś złym człowiekiem. Że jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie czynią cię niemoralnym potworem A w tym momencie się wycofują z tego wszyscy. I to jest w ogóle ważne, bo ja wiem, że u niektórych osób, bo znam takie osoby po prostu, które już lata temu wiedziały, że coś jest nie tak z tą sprawą, ale przez to, że w niektórych kręgach internetu dozwolone było wypowiadanie się tylko w jeden sposób na ten temat, to oni sami zaczynali mieć wątpliwości co do własnego osądu, no bo to może z moim osądem jest coś nie tak, no skoro poza faszystami wszyscy się na to zgadzają. A teraz nagle się okazało, że to jednak był idiotyczny pomysł od samego początku, który niemal natychmiast został nadużyty przez ludzi o wątpliwych intencjach. I organizacje międzynarodowe, kolejne, bo to jest kolejna, się z tego wycofują. I to pokazuje też, że ta internetowa nagonka na nieprawomyślność w tym temacie to w najmniejszym nawet stopniu nie była spontaniczna reakcja zatroskanych i empatycznych ludzi, tylko to była próba zastraszenia opinii publicznej do spełnienia ideologicznych żądań, co się na szczęście nie udało. To znaczy, trwało to zaledwie, powiedzmy, kilka lat, tak? No powiedzmy, jeszcze trwa, ale powoli wracamy do normy. I być może to będzie nowa norma, tak? Bo tak jak wspomniano tutaj w artykule, być może powstanie komisja, która ma chyba, z tego co rozumiem, indywidualnie rozpatrywać, czy dana osoba może, czy nie może uczestniczyć. I proszę bardzo, okej, okay, jeżeli to ostatecznie odpowie lepiej na problemy tych ludzi, to proszę bardzo, ale dotychczasowa, ta niedawna norma, że jak się tylko identyfikujesz, to proszę bardzo, no wiemy, widać, że była po prostu od początku bez sensu. I nie dawajcie się zastraszać ludziom, którzy są głośni w internecie, bo to właśnie pokazuje, że internet a prawdziwe życie to są dwie różne strefy. Kolejno. 28-latka zastrzeliła troje 9-letnich dzieci i troje dorosłych w szkole Nashville w USA. Policja zabiła napastniczkę, jak czytamy. Audrey Hale była uzbrojona w 2 karabiny szturmowe i pistolet. Policjanci przeszukali też dom napastniczki i jak twierdzą, ta przygotowywała się do zamachu. W jej rzeczach funkcjonariusze znaleźli m.in. plan szkoły z zaznaczonymi wyjściami, a także napisany przez nią manifest, którego treści nie ujawniono. Okazuje się również, że Hale identyfikowała się jako osoba trans. Twierdziła, że choć urodziła się w ciele kobiety, jest mężczyzną. Informację tę podała właśnie policja. I ta sprawa ponownie to jest rzecz, która zasadniczo w Polsce nikogo nie dotyczy, ale ma to co najmniej dwie ciekawe warstwy. Po pierwsze, amerykańscy konserwatywni komentatorzy natychmiast wskoczyli na argument, że powodem dokonania masakry było to, że ta osoba była transaktywistą i że latają zdjęcia z jej pokoju, tak, gdzie obwieszonego tęczowymi flagami i tak dalej. I podobno wypisywała jakieś nienawistne rzeczy z tym związane, nienawistne wobec wszystkich innych, tak? I zauważyłem, że pewne niektóry w Polsce ochoczo powtarzają, że najważniejszym, właśnie za tymi amerykańskimi konserwatywnymi mediami, że najważniejszym aspektem tożsamości tej osoby związanej z tą zbrodnią był fakt bycia trans. Ale zaryzykuję stwierdzenie, że to jest kompletna bzdura. To znaczy, ja nie podważam, że ta osoba mogła obracać się w środowisku, które afirmowało jej niechęć, a potem nienawiść do reszty świata i że w tym aspekcie był to proces, który miał na to wpływ. Mogło tak być, ale transaktywiści, nawet bardzo radykalni, istnieją na całym świecie, w całym świecie zachodnim, a strzelaniny w szkołach są tylko w Stanach Zjednoczonych, chciałbym zauważyć. Więc jeżeli koniecznie mielibyśmy szukać powiązania jej tożsamości z tą masakrą, to być może większy wpływ na to miał fakt, że była to Amerykanka, a nie że osoba trans. I to jest w ogóle złożony problem, tak? W USA to jest nie tylko kwestia dostępu do broni, chociaż to też ma swój udział w tym, ale nie ma takiej reguły, że jak w jakimś kraju jest więcej broni, to jest więcej strzelanin w szkołach. Nie, tylko w Stanach Zjednoczonych się to dzieje. To jest suma wielu ich problemów wewnętrznych. To jest osobny temat. Ale też przy okazji, druga sprawa jest taka,
że jak my właściwie mamy opisywać tę osobę teraz, bo ja się w tym momencie pogubiłem. Ja zostałem na zasadzie, że jeżeli tylko jest to w jakikolwiek sposób funkcjonalne, to do osób zwracamy się tak, jak one się identyfikują i tak, jak proszą, żeby się do nich zwracano, co jest chyba zrozumiałym podejściem. Ale jednak jak się okazuje, że jeśli taka osoba morduje dzieci, to nagle dla wszystkich najważniejszym staje się rzeczywistość biologiczna tej osoby. Bo wszyscy prawie, również te bardzo postępowe i bardzo politycznie poprawne media, piszą, że to ona strzelała, że napastniczka mordowała, no bo ta osoba była kobietą, ale wszystko wskazuje na to, że preferowałaby, żeby zwracać się do niej per on, że przedstawiała, że prezentowała się jako mężczyzna. I to wali, przepraszam bardzo, skrajnym cynizmem. Takie podejście, że traktujemy autodeklarację tych osób wiążąco, ale tylko w pozytywnych kontekstach, jeśli służy to jakimś zaprzyjaźnionym postulatem politycznym, bo w negatywnych kontekstach to broń Boże nie. A w ogóle to zauważmy taki ciekawy szczegół, że na przykład u nas w Gazecie Wyborczej w dwóch artykułach na ten temat nie ma ani jednego słowa, że to w ogóle była osoba trans, co podała policja amerykańska. I niektórych być może zdziwiło przemilczenie tego aspektu, ale inni być może pamiętają, że w roku 2015 Gazeta Wyborcza w pierwszych artykułach też ani słowem się nie zająknęła o tym, że sprawcy masakry we Francji byli muzułmanami, więc ja na przykład się nie zdziwiłem w tym aspekcie. Kolejno. Wyniki testów na inteligencję wśród Amerykanów systematycznie rosły od roku 1932. Jednak w latach 2006-2018 doszło do odwrócenia tego trendu w prawie wszystkich kategoriach poznawczych. Amerykanie są coraz mniej inteligentni. Naukowcy z Northwest University omówili wyniki najnowszego badania z udziałem blisko 400 tysięcy Amerykanów, które wykazały, że od 2006 roku w społeczeństwie tym obserwujemy odwrócenie tak zwanego efektu Flynna. Efekt Flynna polegał na wzroście ilorazu inteligencji obserwowanym od początku XX wieku w państwach rozwiniętych. Spadek wyników testu na inteligencję nastąpił we wszystkich poza jedną badanych kategoriach. Gorsze wyniki Amerykanie osiągnęli w badaniach umiejętności rozumowania werbalnego, rozumowania matriksowego, czyli rozwiązywanie problemów wizualnych i analogii oraz rozumowaniu obliczeniowym. Jedynie wyniki w kategorii rozumowania przestrzennego wzrosły. Wszystkie te różnice występowały niezależnie od wieku, wykształcenia i płci, choć największe były wśród osób od 18 do 22 lat oraz osób bez wykształcenia wyższego. To jest bardzo ciekawe. I to się wpasowuje w obserwacje, które od lat zgłaszają badacze z różnych części świata, również w Szwecji i w Anglii były właśnie dokładnie takie same badania w ostatnich latach, i które w ogóle też były omawiane na Wojnie Idei w kilku odcinkach, że w krajach wysoko rozwiniętych IQ już od lat spada. I ludzie, ale to jest też bardzo ciekawe, bo również naukowcy, relacjonując te rzeczy, mają czasem alergię na ten temat i boją się wręcz przyznawać, co to właściwie znaczy, bo jak tutaj czytamy, pomimo spadku wyników, autorka badań, dr Elizabeth Dworak, zastrzega, że nie chce, aby ludzie zinterpretowali je jako Amerykanie stają się coraz mniej inteligentni. Takie wyniki nie oznaczają, że ich zdolności umysłowe są niższe lub wyższe, oznaczają jedynie różnice w wynikach testów, mówi badaczka. Może być tak, że współczesne społeczeństwo gorzej radzi sobie z testami w ogóle lub z tym konkretnym typem testów. Ale chwilę później ta sama pani doktor mówi, że chociaż badanie nie zajmowało się przyczynami spadku w wyniku IQ, to, tak jak wyjaśnia dr Dworak, niektóre dowody sugerują, że mogą być one spowodowane między innymi stale pogarszającą się dietą, zbyt dużą ekspozycją na media i zmianami w edukacji. Poza tym zauważa, istnieje coś takiego jak efekt pułapu. Ludzka inteligencja nie może rosnąć bez końca i w końcu musi się wypłaszczyć ten wykres. Zdaniem autorki może być też tak, że zmieniający się system wartości wpływa na wyniki testów IQ. W dzisiejszych czasach przykłada się bowiem większą wagę do zdolności wizualno-przestrzennych, a mniejszą do różnych form rozumowania, co może znajdować odzwierciedlenie w badaniach jednorazu inteligencji. I z tej części wypowiedzi przecież jasno wynika, że ona rozumie, że warunki dzisiejszego świata sprawiają, że IQ jest niższe i że ludzie gorzej radzą sobie w różnych formach rozumowania. To są jej słowa. Ale musi się ubezpieczać, tak, jakąś poprawnie polityczną gadką, że może w sumie to może możliwe, że to nic nie znaczy, chociaż wie, mam wrażenie, no tak wynika z jej słów, że wie, że to jednak coś znaczy. To jest w ogóle takie hasło powtarzane często, nawet przez badaczy, że ojejku, testy IQ mierzą wyłącznie zdolność rozwiązywania testów IQ, ale to po prostu nie jest prawda, bo wyniki testów IQ korelują z masą wyników w innych aspektach życia, które właśnie są powiązane ze zdolnościami umysłowymi. I to znaczy, wiadomo, że testy IQ, znaczy nie wiem, czy wiadomo, ale testy IQ oczywiście są mało dokładne, to jest taka bardzo zgrubna miara, ale nadal jest to najlepszy miernik inteligencji, jaki mamy. To nie tak, że jest jakiś świetny, ale po prostu lepszego nie ma i jest on do pewnego stopnia użyteczny. Kolejno.
co najmniej 6 miesięcy przerwy w rozwoju systemów sztucznej inteligencji. O to apelują we wspólnym liście setki biznesmenów, inwestorów i ekspertów od AI, w tym Elon Musk. Jest to reakcja na pojawienie się ChatGPT-4, w ogóle GPT-4, nie tylko chat. Sygnatariusze ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami coraz potężniejszych modeli. List opublikował ośrodek Future of Life Institute. Jego autorzy przekonują, że zaawansowana sztuczna inteligencja może stanowić głęboką zmianę w historii życia na Ziemi. Dlatego też do jej rozwoju powinno się podchodzić z ostrożnością. Autorzy pisma są zdania, że niekontrolowane podejście do rozwoju sztucznej inteligencji stwarza wiele zagrożeń dla ludzkości. Wymienili m.in. dezinformację, masową automatyzację pracy, a nawet zastąpienie ludzi przez maszyny i utratą kontroli nad cywilizacją. W duchu tej inicjatywy Goldman Sachs opublikował niedawno raport, zgodnie z którym dalszy rozwój AI może przyczynić się do zniknięcia nawet 300 milionów miejsc pracy. Jak możemy przeczytać w raporcie, najbardziej dotknie to zawodów takich jak prawnik czy pracownik administracji publicznej. Raport podkreśla, że jest to tragedia dla jednostek, która jednocześnie jest korzystna dla ogółu populacji. AI bowiem może wpłynąć na zwiększenie ogólnej produktywności, a z czasem stworzyć nowe miejsca pracy. Niestety problem polega na tym, że miejsca pracy, jakie wygeneruje AI, będą zapewne wymagały wysokich kwalifikacji technicznych i nie poprawią sytuacji osób, które stracą pracę w wyniku wdrożenia tych systemów. Znaczy tak, od siebie ja nie wiem, czy w ogóle coś takiego jak przerwa w rozwoju tej technologii jest możliwa, czy jest to wykonalne, nie wiem, ale ogólnie podejście sygnalizujące, że powinniśmy ostrożnie stąpać w tej nieprawdopodobnej rewolucji technologicznej, jest co do zasady słuszne moim zdaniem. To nie chodzi o to, żeby się bać tej technologii, ale ludzkość ma bogatą historię robienia sobie krzywdy swoimi własnymi narzędziami, a to może być jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakie zrobiliśmy, więc po prostu ostrożnie, ostrożnie z tym i tyle. A kolejna ciekawostka w Polsce. W swoim niedawnym poście na Facebooku polski pisarz science fiction Marcin Przybyłek opisuje, w jaki sposób potraktowano tłumaczenie jego książek na język angielski. Jak podaje sam autor, w czasie produkcji gry wideo Game Deck na język angielski został przełożony pierwszy i drugi tom książkowej sagi Game Deck, czyli Granica Rzeczywistości i Sprzedawcy Lokomotyw. Przekładu dokonał pan Ben Koszałka, a następnie redakcją tekstów zajęła się firma Roboto. Warto nadmienić, że całość finansowała firma Anshar Studio, za co jestem jej bardzo wdzięczny, podkreślam. Pisarz. Firma Roboto zasugerowała poprawę stylistyczną tekstów oraz modyfikacje, których celem miała być obrona przed atakami social justice warriorów. W skrócie, usunięto z ważnych miejsc słowo mężczyzna. Zlikwidowano wzmianki o otyłości, dodano zdania, w których w moich książkach nie ma, zwłaszcza podkreślające uczucia i rolę kobiet, nawet jeśli kobiety są postaciami NPC, czyli programami, które żadnych uczuć nie posiadają, a ich rola jest marginalna. Dodano zdania zmieniające sens frazy. Jeśli na przykład kobieta widzi męską erekcję, koniecznie musi z niej zakpić, chociaż w oryginale reagowała pozytywnie. Autor zaznacza, że redagująca jego pracę firma Roboto w wielu miejscach kompletnie wypaczyła treść jego książki, byle wpasować się w poprawność polityczną. Szerzej cały temat autor sam opisuje w filmie na swoim kanale YouTube'owym. I linki do posta i do nagrania pana Przybyłka są w opisie. Myślę, że warto takie rzeczy wiedzieć, że takie rzeczy się dzieją. No i to tyle. Link do bonusowej części prasówki, gdzie rozpisane jest tradycyjnie jeszcze kilka dodatkowych tematów, które nie zmieściły się w odcinku. Jak zawsze jest w przypiętym komentarzu i w opisie poniżej. Dodam, że jest on dzisiaj wyjątkowo ta bonusowa część długa, bo już tam upchnęliśmy wszystkie tematy powiązane z Rosją, wojną i tak dalej. Przypominam też, że w naszym sklepie jest dostępny nowy kubeczek. Jeżeli komuś się podoba, to zapraszam. A za tydzień też daję znać, że we wtorek będzie prasówka, dopiero nie w poniedziałek, bo w poniedziałek jest wolne. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.